Muszę przyznać, odkąd oglądam naszą reprezentację w piłce nożnej, to był najgorszy występ, co ja w życiu widziałem. Ja zacząłem oglądać polską piłkę, jak były te eliminacje do Mistrzostwa Europy 2016, znaczy Euro 2016, ale to było jak wygraliśmy z Niemcami, był remis ze Szkocją, to potem oglądałem, zacząłem oglądać. I zawsze kochałem oglądać naszą reprezentację, bo nigdy nie trzeba się spodziewać coś wielkiego, że wygramy z Belgią, wygramy z Francją, wygramy z Anglią. Po prostu jak będzie wygrana, to po prostu takie fajne poczucie, co nie? Bo wygraliśmy mecz. Ale dzisiaj 6-1 z Belgią to najgorszy występ, co ja serio w życiu widziałem. Ale po prostu wiem, jaki był problem. Straciliśmy kondycję, straciliśmy ten... Jezus, no ja już nie potrafię... Jezu, po prostu... Nie... Odkąd ten trener ściągnął Lewandowskiego, to wszystko poszło w dół. Po prostu nie mieliśmy kapitana na boisku. Kapitan Robert Lewandowski, który kieruje wszystkich. Podaj mi to tu, podaj mu tam, podaj mu tam. Nie mieliśmy w ogóle kapitana i Robert Lewandowski jest nasz najlepszy zawodnik, co nie? Ściągnęli go i po prostu potem posypało się wszystko. Bo my przegrywaliśmy 2-0, jak Lewandowski jeszcze grał, a potem zeszedł. I mi się wydaje, że ja jeszcze wierzyłem. Ja wierzyłem, że dostaniemy jeszcze jedną bramkę, bo sytuację mieliśmy, tylko nie mogliśmy z nich skorzystać, co nie? Więc po prostu Belgia była silniejsza. My chcieliśmy bardziej tą wygraną w pierwszej połowie, ale w drugiej połowie tak jakby się w ogóle poddali i nie wiem, mieliśmy okazję, mieliśmy dużo okazji, żeby strzelić bramkę, ale Belgia zrobiła to lepiej po prostu. Mieli też dużo okazji, no i po prostu je strzelili, co nie? A my po prostu nie mogliśmy trafić bramkę. No i 6-1, ale pozytywna rzecz, po prostu dobrze graliśmy w pierwszej połowie i tam trzymaliśmy się dobrze, ale potem na końcu się posypało, więc po prostu Polacy umieją grać przez parę minut, przez może 70 minut możemy dobrze grać, ale potem wszystko się posypuje i w ogóle mamy inny styl gry, tracimy kondycję. Więc po prostu musimy się nauczyć grać 90 minut, a nie tylko 70 minut, a potem tracić cierpliwość w ogóle i tracić w ogóle nadziei. Bo tak dzisiaj to wyszło, że graliśmy dobrze. Mi się wydaje, że my dobrze graliśmy przez pierwsze, nie wiem, 60 minut. W pierwszej połowie dobrze graliśmy, strzeliśmy bramkę, Lewandowski piękną bramkę strzelił. No i mieliśmy akcję, Belgia nie miała w ogóle strzału na bramkę, więc było nawet okej. No i ogólnie mi się podobał mecz, ale potem wszystko się posypało, straciliśmy kondycję, powiedziałem to wiele razy. Więc następny mecz to jest Holandią w sobotę, no i potem mamy Belgię znowu, ale to zaraz będziemy grać w Polsce. Mam nadzieję, że to będzie w Warszawie, nie wiem czy... Nawet nie patrzyłem, gdzie my będziemy grać, mam nadzieję, że to w Warszawie, co nie? I po prostu dla mnie jest tak, że jak wygramy, to będzie rewanż, revenge, co nie? Nie rewanż, wiecie o co mi chodzi, revenge, co nie? Nawet jak będzie 1-0 dla nas, będę się cieszył, bo oni wygrali z nami, a my potem z nimi byśmy wygrali. Więc byłoby fajnie, ale nie wiem, mi się dzisiaj w ogóle o tym meczu chcę zapomnieć. 6-1 z Belgią, to w życiu takiego wyniku nie widziałam. Odkąd oglądam naszą reprezentację. Najgorszy wynik, co ja widziałam, to serio tak z Danią 4-0 było, pamiętam. Nie pamiętam kiedy chyba. To było chyba w eliminacjach do Mistrzostwa Świata 2018. 4-0 było dla Danii. Nie pamiętam dokładnie, ale coś takiego było. Ale teraz 6-1 to... nie wiem nawet. Po prostu słabo. Bardzo słabo, ale... głowa do góry, przecież to nie koniec, będziemy mieć jeszcze piękne momenty, na pewno, ale po prostu takie mecze to się nie zapomina, więc trudno się mówi, trudno, po prostu trzeba czekać na następny mecz i potem może pokażemy, co potrafimy, ale mamy ciężką grupę, to w tym Ligę Narodów, w scenie mamy Belgię, Holandię i Walię. Ledwo wygraliśmy z Walią 2-1.
85 minucie Świderski szczelił bramkę. Ale kurde. Ale podoba mi się trener. Trener mi się bardzo podoba, po prostu. To zawodnicy muszą też pokazać coś. No i tyle, no. Ciekawe, co my zrobimy z Lewandowskiego za parę lat. Może, nie wiem, będzie ciężko, ale mi się wydaje, że coś jakoś poradzimy sobie. Nie wiem jak, ale będzie ciężko. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze będziemy... Nie wiem nawet, to jest... Nawet nie chcę o tym myśleć, co byśmy zrobili bez Lewego jeszcze. Mamy teraz Lewego, trzeba się z tego cieszyć. Ale mecz okropny. Oby było lepiej i obyśmy dostali wygraną z Belgią w Polsce. Dajcie komentarze, co wy sądzicie o tym meczu, co oglądaliście. Nie no, ciężko teraz jest, ciężko, serio, to po prostu 6-1 to... Nie wiem. Co poszło nie tak? Dajcie w komentarzach, dajcie mi lajka, dajcie subskrypcję. I do następnego filmiku. Pozdrawiam.